Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: źródła energii, ich charakterystyka i wpływ na środowisko. Temat: omówienie wybranych źródeł energii. Porozmawiajmy dzisiaj o wybranych źródłach energii. Naturalnym paliwem wydobywanym ze złóż znajdujących się w skorupie ziemskiej jest gaz ziemny. Stanowi mieszaninę gazów, metanu z innymi gazami palnymi oraz związkami niepalnymi. Skład gazu zależy od miejsca jego wydobywania oraz istotnie zależy od technologii zgazowania. Idąc dalej, należy wspomnieć o węglach kopalnych powstałych w wyniku nagromadzenia i przeobrażenia materii roślinnej. Najważniejszą zaletą jest fakt, że jest to najtańszy z dostępnych źródeł energii, ma również dużą wartość opałową. Kolejnym źródłem energii jest olej opałowy. Jest on powszechnie dostępny. Olej opałowy zawiera niewielki procent siarki, a ponadto jest paliwem praktycznie bezopadowym, dzięki czemu w procesie jego spalania uwalnianych jest mniej szkodliwych związków. Ponadto wysoka temperatura zapłonu oleju opałowego minimalizuje niebezpieczeństwo nagłego wybuchu spowodowanego przypadkowym zapłonem. Na zdjęciu znajduje się biogazownia. Czym jest biogaz? Pochodzi on głównie z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów oraz gospodarstw rolnych. Gaz ten powstaje podczas fermentacji metanowej związków pochodzenia organicznego. Energia ta jest czysta i niezanieczyszczająca środowiska. Oprócz biogazu wyróżniamy także biomasę. Jest to najstarsze współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.